Cześć kochani! Dzisiaj chciałam podsumować trzy moje ciąże, trzy moje porody, jak to dokładnie wyglądało. Wiem, że dużo z Was zastanawia się tak naprawdę nad tym, jak będzie wyglądała druga ciąża, jak będzie wyglądał drugi poród, czy będzie tak samo, czy gorzej, czy lepiej. Więc dzisiaj właśnie chcę Wam powiedzieć, jak to właśnie u mnie wyszło. Ja rodziłam pierwsze dziecko, jak miałam 30 lat, drugie 32, trzecie 34, czyli mniej więcej co 2 lata. Pierwszej ciąży zaczęłam od 50 kg, skończyłam na 58, czyli 8 kg przytyłam. Drugiej ciąży zaczęłam od 51, skończyłam na 60, więc przytyłam 9 kg, a w trzeciej przytyłam 10, również zaczynając od 51. Ja za każdym razem chodziłam na NFZ. Za pierwszym razem chodziłam do lekarki, natomiast za drugim, trzecim razem chodziłam do lekarza. Tutaj, jeśli chodzi o, nie wiem, kobietę, mężczyznę, to dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Była znacząca za pierwszym razem i taka tutaj spadająca, można powiedzieć, linia w dół, jeśli chodzi o reakcję i podekscytowanie przy kolejnych ciążach. Przy drugiej już było takie dobre, okej. Natomiast przy trzeciej to już były reakcje w stylu, no ale jesteście pewni, to nie żart. I też jeśli chodziło o zainteresowanie, później telefony, też zdecydowanie w tej pierwszej ciąży to praktycznie już miałam serdecznie dosyć pytania, ale jak się czujesz, czy wszystko dobrze? A już przy drugiej i trzeciej już tego było zdecydowanie mniej. One bardzo podobne w każdej ciąży. Natomiast w każdej też ciąży coś było takiego, można powiedzieć, co wygrywało w tym zestawieniu. Przykładowo w drugiej ciąży miałam zdecydowanie najsilniejszą anemię. W trzeciej ciąży na przykład miałam najsilniejszą dlenia, zawrot głowy. Więc tutaj po prostu w każdej ciąży coś, ale te rzeczy się w sumie wszystkie były, tak? W każdej ciąży miałam anemię, w każdej ciąży miałam zgagę, w każdej ciąży miałam coś tam, tak? Te rzeczy się powtarzały. Natomiast wydaje mi się, że w pierwszej ciąży było tak, że ja po prostu wszystko bardziej przeżywałam. Było bardzo dużo takich emocji, bardzo dużo tak myślenia o tym i chyba przez to po prostu też te objawy wydawały mi się takie bardzo intensywne. Dziewczynka czy chłopiec? No i tutaj za pierwszym razem, na pierwszym USG się nie dowiedzieliśmy. Dopiero za drugim razem dowiedzieliśmy się, że to jest dziewczynka. Jeśli chodzi o drugą i trzecią ciążę, to już za pierwszym razem dowiedzieliśmy się, że jest dziewczynka i tylko to zostało potwierdzone później na właśnie drugiej wizycie na USG. Natomiast jeśli chodzi o jakieś mity, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec, to w każdej ciąży tutaj część się sprawdzało, część się nie sprawdzało, więc tutaj to nie miało jakby większego znaczenia i sensu tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chce na przykład sprawdzać w chińskim kalendarzu, czy jest dziewczynka, czy chłopiec, to mi 3 razy wyszła dziewczynka, więc pierwszy 5 dni przed terminem urodziłam, za drugim razem 5 dni po terminie, natomiast za trzecim razem aż 10 dni po terminie, z tym, że za trzecim razem było tak nietypowo, że ja po prostu miałam 2 terminy wpisane do karty ciąży i ja nie wiedziałam, czy ten termin lutowy to jest dobry, czy marcowy? I tak naprawdę do ostatniej chwili lekarze się kłócili, który termin jest prawidłowy, bo tam była różnica ponad 2 tygodni, więc to było bardzo dużo.
W rezultacie wpisali mi, że jestem 10 dni jakby po terminie, czyli brali pod uwagę ten lutowy. A jak porody się moje zaczęły? Pierwszy zaczął się od odejścia wód. Wcale to nie było taki wielki strumień wylewającej się wody, tak jak na filmach pokazują, że wszyscy są cali mokrzy. Natomiast jeśli chodzi o drugi i trzeci, to zaczęło się od skurczy, a wody odeszły mi dopiero przy skurczach partych. Pierwszy poród trwał aż 19 godzin. Z tym, że ja dopiero do szpitala pojechałam po 6 godzinach. Drugi i trzeci poród trwał praktycznie tyle samo, bo skończył się koło 7 i trwał 5 godzin. Wydaje mi się, że najbardziej bolało mnie przy pierwszym porodzie ze względu na to, że została mi podana oksytocyna. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to czas. Po prostu my już byliśmy oboje z moim partnerem bardzo zmęczeni tym wszystkim. Te 19 godzin po właściwie takiej średnio przespanej nocy, no niestety powoduje to, że już to zmęczenie właśnie nasila się już i ten stres i dużo, dużo po prostu emocji i to bardziej, zdecydowanie bardziej bolało. Natomiast jeśli chodzi o drugi i trzeci poród, on był bardzo szybki i tutaj wydaje mi się, że ten trzeci poród, poród w wodzie zdecydowanie najmniej bolał i byłam najbardziej właśnie taka świadoma w ogóle tego porodu, bo przy pierwszym zupełnie odlatywałam, nie wiedziałam co się dzieje. Drugi był już w miarę taki świadomy, ale jeszcze taki nie do końca, natomiast ten trzeci już powiedzmy, byłam faktycznie aktywna w trakcie tego porodu. Współpracowałam z lekarzami, czy przepraszam, z położną. W każdej ciąży rodziłam w szpitalu, w tym samym szpitalu. Natomiast za pierwszym razem starałam się urodzić w domu narodzin. Nie udało się, podać mi oksytocynę i urodziłam normalnie w sali porodowej, na łóżku porodowym. Za drugim razem, za pierwszym razem próbowałam też rodzić w wodzie, ale też się to, nie udało się, rodziłam właśnie później na łóżku. Za drugim razem rodziłam w domu narodzin na normalnym takim łóżku. Za trzecim razem był to poród w wodzie i jeśli nie widzieliście, to tutaj gdzieś na górze będzie link właśnie do tego wydarzenia, jak to wszystko wyglądało. I na zakończenie, jeśli chodzi o wagę moich dzieci, to pierwsza Lili urodziła się z wagą 3,335, Róża 3,5, a Jaśmina 3,410. Jeśli chodzi o wzrost, to Lili 53, Róża 55, a Jaśmina 57, więc Jaśmina była najwyższa, natomiast najwięcej ważyła Róża, ale to w ogóle nie przekłada się na to, co jest teraz, bo na przykład Róża teraz jest dość chyba niska, tak mi się przynajmniej wydaje, i bardzo szczupła, więc to nie ma żadnego znaczenia. I to na tyle takie moje zestawienie, jak to wszystko wyglądało. W międzyczasie zaraz Wam pokażę, co robią moje dzieci. Jak ja tutaj nagrywam dla Was, one grzecznie siedzą i czekają. O, to tutaj jedno leży i się przygląda i nasłuchuje. Drugie siedzi i układa puzzle. Tutaj proszę, mówiła, że setki nie jest w stanie ułożyć. Dało radę? Tak? No to co? To buziaki robicie i pa pa?